Cześć. Skąd to masz? Trener mnie podwiózł. I kupił ci skrzynkę piwa? Nieźle, co nie? Mamy cieszyć się z bycia delikwentami, póki możemy. Tak jest, panie trenerze. Sporo drewna. Sara? Brett? Gdzie jest Tara? Powiedziała, że musi się uczyć, stresuje się. Mówisz serio? Egzaminy to pestka. Nie odpuściłabyś tej imprezy. Nie ma szans na to, że zdam angielski. Angielski? Musisz tylko pamiętać cytaty. 10. klasa z panią McGarvey. Nawet nie dotknąłem tej książki o świni. Zapamiętałem 3 cytaty i bum, 5 z minusem. Wyobraziłem sobie gromady małych dzieci, które bawią się w jakąś grę na ogromnym polu żyta. A ja stoję na krawędzi jakiegoś straszliwego urwiska. Mam swoje zadanie, muszę schwytać każdego, kto się znajdzie w niebezpieczeństwie, tuż nad przepaścią. Cały dzień, od rana do wieczora, stoję tak na straży. Jestem właśnie strażnikiem w zbożu. Więc to metafora, Brett? W tej książce nie ma nic o baseballu. Oglądałam ostatnio dokument o Amishach. Co to za jedni? Ci z długimi brodami. Długie brody, brak prądu, więc te dzieciaki dorastają w całkiem miłej rolniczej społeczności. I kiedy kończą 18 lat, wyjeżdżają na rok poznawać świat. I ich rodzice na to pozwalają, to coś w rodzaju rytuału przejścia. Biorą heroinę? Po roku decydują, czy chcą wrócić do społeczności, czy nie. Nieźle. Wyobraź sobie to czekanie, ale po 18 latach nudy to musi być niesamowity rok. Szaleństwo. Seks musi być niesamowity po takim czasie. Zdecydowanie. Łap. Zobaczysz, będzie fajnie, pokochają cię. Wierzę na słowo. Cześć. W tym wieku. Jackson? Pójdę się przebrać. Lodówka jest tam. Zaraz wracam. Cześć. Jestem Jackson, przyjechałem z Michelle. Słyszałam o tobie. Jesteś muzykiem? Amatorem. Od jak dawna się jest najlepszą osobą, jaką znam? Poznam jeszcze wielu ludzi w moim życiu, ale wątpię, że trafi się ktoś jeszcze z takim sercem jak ona. Pierwszy chłopak Michelle Weir. Wielu chciałoby być na twoim miejscu, kowboju. Nie wiem, czy właściwie jesteśmy parą. Jasne, masz to, póki twoje się schłodzą. Dzięki. Naprawdę cię lubi, wiesz? Zdaję sobie sprawę. Chodź, wszyscy są na dworze. Poczekam na Michelle. Nieźle, Brett. Jestem pod wrażeniem.
Wątpię, czy ten staż jest ci potrzebny. Już jesteś profesjonalnym elektrykiem. Ta, jasne. Jak leci? Cześć. Michelle mówiła, że wyjechałeś do miasta. Jak tam jest? Chłopak z wielkiego miasta. Jest świetnie. Mieszkam z czterema innymi chłopakami ze studiów, więc zawsze jest z kim iść na piwo. Zawsze jest co robić wieczorami. Idziesz ulicą, a tam impreza albo koncert. Ciągle jest głośno, ale mi się podoba. Mogłabym mieszkać z czterema facetami. Założę się, że tak. Za cicho tu dla ciebie? Jak z czynszem? Nie jest źle, pracuję dwie noce w pubie. Jeśli uznam, że mam dość, zawsze mogę wrócić do Macedon. I tak przyjeżdżam na weekendy. Stare, dobre Macedon. Jak tylko się wyprowadzę, nigdy nie wrócę. Więc to ty grałeś robota w przedstawieniu rok temu? Blaszanego drwala. Co za różnica? Dajesz. Nie było źle. Prosto w głowę. Sara? Spora butelka, Mish. Jak było z Jen? Tak, jak się spodziewałam. Reklama jest intensywna. 5 dni w tygodniu przez 3 lata. Masa prac domowych i staż. Nie wiem, czy dam radę pracować. Świetny kierunek i życie w mieście, ale nie wiem, za co zapłacę czynsz. Gdy wspomniałam o praktykach, powiedziała, że to dobry pomysł, więc mam opcję. Został tylko tydzień, więc muszę się zdecydować. Sama nie wiem, Michelle. Obie opcje brzmią super, Sar. Cokolwiek wybierzesz, będzie dobrze. Dzięki, Mish. Jest uroczy. Tak? Zdecydowanie. Nie mam pojęcia, o czym mówiłaś. Zawsze myślałam, że jest, ale nigdy... Powiem, kiedy przestać. Wystarczy. Rozmawiałam z Jacksonem. Co mu powiedziałaś? Nic, powiedział mi tylko, że nie wie, czy jesteście parą. Jesteś pewna? Użył słowa właściwie. Nie przejmuj się, na pewno chce z tobą być. Porozmawiaj z nim o tym. Pewnie. Dzięki za radę. Nie dokończyłaś historii. Jakiej? Przyjechał aż z Melbourne tylko, żeby spędzić z tobą wieczorem czas i poszliście na spacer. I przywitał się z moją mamą, Milusi. Było naprawdę miło. Trzymał mnie za rękę, zamiast tak. Więc wiem, że chciał mnie pocałować. Skoro tak mówisz, doktorze Dolly, pocałował cię? Doszliśmy na molo, trzymał mnie delikatnie i głaskał po plecach. Było romantycznie. Brzmi świetnie, Mish. Próbował nas położyć, kiedy się całowaliśmy, ale nie chciałam. Całowanie było zbyt przyjemne. Potem jakiś gość grał w krykieta na parkiecie. Ktoś zrobił dziurę w ścianie. Obudziłem się w salonie, wszędzie butelki, plamy i razem ze współlokatorem uznaliśmy, że wypada posprzątać. Wtedy mój drugi współlokator, Ned, wpadł na pomysł, że możemy poszukać firmy sprzątającej. Jak się podzieliliśmy, wyszło mniej niż $40 na głowę. Przyjechali i posprzątali za nas. Koniec końców się udało. Pewnie, to była niezła noc. Sąsiedzi wysłali nam skargę. To jest najlepsze w Macedon. Nikomu nie przeszkadza hałas. Fajnie żyć na takiej przestrzeni. Przeżyliśmy tu wspaniałe chwile. Nadal macie zjazd linowy na tylnym padoku? Zupełnie o nim zapomniałem. Chyba jest. Pójdźmy, zanim się ściemni. Sara, Michelle, chodźcie na spacer. Dokąd? Będzie świetnie. Jak klimat polityczny? So,
Myślisz, że nie wrócisz już do Macedon? Co masz na myśli? Mówiłeś, że wyjedziesz i nie wrócisz. Mam nadzieję. Dobrze było się tu wychowywać, ale tu nie ma dla mnie przyszłości. Chcę doświadczać nowych rzeczy, podróżować, poznawać ludzi, żyć w miejscu z kulturą. Jeśli za 5 lat będę żoną z dzieckiem mieszkającą 5 minut od mojej mamy, jak zamierza połowa naszej klasy, to ze sobą skończę. Mówisz tak, ale nasi rodzice wydają się szczęśliwi. Twoi może. Pan i pani Weir na pewno. Jak mogliby nie być? Wychowali 2 wspaniałych dzieci i mają piękny dom. Twoja mama zawsze jest szczęśliwa. Moja mama wychodzi o 5 i wraca o 5. Spędza dnie sprzątając po ludziach. Nie byłoby problemu, gdyby wracała do miejsca jak to, a nie do naszej małej szopy, w której przecieka dach, jak zaczyna kropić. Jedyna osoba, którą kiedykolwiek kochała, ją zostawiła i od tamtej pory każdy dzień wolny spędza w Royal Hotel, szukając faceta, który jest równie nieszczęśliwy jak ona. Kocham ją najbardziej na świecie, ale na pewno nie jest szczęśliwa. Wiem, że to nie wina Macedon, ale dorastała tu z wizją idealnego australijskiego życia. Rodzina, piękny dom i ziemia. Razem z tatą miała otworzyć kafejkę nad rzeką. Ona miała być kasjerką, on miał gotować. Rodzinny biznes. Teraz nic z tego nie ma i utknęła tutaj. Będzie mieszkać w tym samym domu i chodzić do tej samej pracy aż do 70. Wie o tym równie dobrze jak ja. No cóż. Takie jest życie. Uwielbiam otwarte przestrzenie. Musisz za tym tęsknić w swoim ciasnym, współdzielonym domku, chłopaku z miasta. Nie jest aż tak ciasny. Wiesz, o co mi chodzi. Najpierw musisz go zobaczyć, zanim zdecydujesz, czy jest ciasny. Może w przyszły weekend. Mogę cię o coś spytać? Pewnie. Może zabrzmieć głupio, ale powiedziałbyś, że jesteś moim chłopakiem? Nie jestem pewny. Chciałabyś, żebym był? Zdecydowanie. Ja też. Jesteś idealny. To nie może być ten sam. Kiedyś był większy. To tak, jakbyście urośli przez ostatnie 10 lat. Pamiętasz, jak w podstawówce siedzieliśmy w kuchni i przyszedł mój tata powiedzieć, że skończył to montować? Przybiegliśmy tutaj i spóźniliśmy się 30 minut do szkoły. Nie robiliśmy nic innego przez tydzień. Po coś tu przyszliśmy. Nie ma szans, że lina cię utrzyma. Mówisz, że jestem gruby? Zrób to. Cokolwiek się wydarzy, nie jestem za to odpowiedzialny. Dajesz, Brett? Zobaczycie, że się uda. Takie rzeczy buduje się, by trwały latami. To dla ciebie, Sara. Nieźle. Nie ma nic seksowniejszego od faceta z bronią. A co teraz? Dave Weir, łowca kobiet. Twoja kolej, Brett. 4 butelki po piwie na dachu, 4 butelki po piwie. Jedną rzucasz. Brett pudłuje. 3 butelki po piwie na dachu. Panie kowboju. Nie jestem kowbojem. Dave powiedział ci o mentorach w przyszłym roku? Nie.
Poprosili nas, żebyśmy wrócili i pomogli w przyszłym roku. To wspaniale. Nie mogę uwierzyć, że was wybrali. Jakbyśmy nie mieli nic lepszego do roboty. Co masz na myśli? Będzie się działo. Będziemy grać w lidze seniorskiej, chodzić na studenckie imprezy i kto wie co jeszcze. Rozmawialiśmy o tym. Masz rację, walić to. Jeśli będziecie mieli szczęście, mogę was przedstawić moim gorącym koleżankom z salonu. Znowu wróciłaś do fryzjerstwa? Uwielbiam tę książkę. Niesamowite postaci. Jest naprawdę dobra. Jesteś fanką? Trochę. Mama chciała, żebym się ich pozbyła, ale nie mogłam. Nie mogę uwierzyć, jak bardzo masz tu wszystko poukładane. Powinnam być bardziej chaotyczna? Oczywiście, że nie. Uwielbiam twój pokój. Jest w pierwszej piątce. Kto to? Shane, mój kuzyn. Jest tancerzem. Byłam na jego koncercie w Sydney rok temu. Jest fantastyczny. Ty jesteś naprawdę fantastyczna. Nie widzę się z nim często, co jest do bani. Musiał wyjechać, więc zobaczę go dopiero na święta. Fajnie było ostatnim razem, kiedy się widzieliśmy. Mała dziewczynka podeszła do niego po spektaklu poprosić o autograf, jakby był gwiazdą. Byłeś świetny w przedstawieniu rok temu. Naprawdę? Dzięki. Nie wiedziałem, że je widziałaś. Chciałabym umieć występować, tańczyć albo chociaż być kreatywna. Nigdy nie jest za późno, by zacząć. Zrobiłaś te zdjęcia? Większość. To dlaczego mówisz, że nie robisz nic kreatywnego? Mówisz serio? Oczywiście. Jackson. Przepraszam. Nie o to chodzi. Nie wiem, czy jestem na to gotowa. Nie przejmuj się. Możemy poczekać, jak długo chcesz. Dziękuję. Jestem pewna, że potrzebuję czasu. Cześć. Niezła fryzura, Brett. Dzięki. Świetnie wyglądasz. Nieprawda. Wygląda cudownie. Dobra robota. Jesteś w tym świetna. Nie jestem aż tak dobra. Pierwsza gwiazda. Kiedyś znałam nazwy wszystkich konstelacji. Pamiętasz? To ze starości. Jest następna. Jeśli gapisz się wystarczająco długo, musisz zacząć wierzyć, że coś tam jest, co nie? Wiem, że to tylko gaz, ale tak ładnie się świeci. Nie inne formy życia, ale coś prawdziwego, żywego. Dobra, Einsteinie. To tylko gwiazdy. A co ty myślisz, kucyku? Warkoczyku. Sam nie wiem. Świecą i tyle. Nie miałoby sensu, gdyby ich tam nie było. To nie byłoby niebo. Przeczytałem artykuł, gdzie sugerowali, że gwiazdy wysyłają obrazy na Ziemię. My i wszystko, co wiemy, to po prostu zaawansowany hologram. Pewnie. Tak czy siak są ładne. To fakt. Są romantyczne. To właśnie jest życie, wiecie? To powinno się chcieć robić, spotykać się tak jak teraz. Nasi rodzice spotykają się, siadają przy stole, grają w kalambury i gadają o cenie paliwa. Kalambury. Tylko dlatego, że jesteś dorosły, nie oznacza, że musisz przestać być super. Możesz być bardziej super, możesz być kim chcesz. Wszyscy dorośli porzucili wolność i zaczęli brać wszystko na serio. To takie głupie. Pora rozpalić ogień. Chodź, Jax. Nie, dzięki. Wstawaj. Hi.
Jacy waleczni wybierają się do walki z niebezpiecznym przeciwnikiem, jakim jest płomień i rozpałka. Jak dobrze, że ich gatunek istnieje, by ratować takie damy jak my. Są wielcy i silni. Jak dobrze, że mogę gotować i sprzątać, gdy ich nie ma. To przynajmniej jakaś forma zapłaty. Tak, wyczyszczę jego broń. Mężczyzna zawsze potrzebuje, by jego broń była czysta. Strzelałaś kiedyś? Tata nigdy mnie nie zabrał, zawsze brał Dave'a. Dajesz? Serio? Nie celuj w nas i nic się nie stanie. Teraz. Będę pierwszym człowiekiem na Marsie. Misz, możesz być kim chcesz. Jesteś najlepsza. Zobaczymy, co kombinują wszechpotężni mężczyźni. Ładne majtki. Kropki naprawdę ci pasują. Sara. Założę się, że kapitan Jackson byłby bardzo podekscytowany, gdyby je zobaczył. Ja się tym zajmę. Patrzcie, kto przyszedł. O nie, nie działa. Co może być nie tak? Dasz mi spróbować? Spokojnie, przyjacielu, mam pomysł. Jackson, chcesz papierosa? Co robisz, Dave? Spokojnie, tata robi to cały czas. Zrobił to raz zimą. Kapralu, zabezpiecz teren. Chować się. Ładna gitara. Zabawne, że jedyny modny instrument to gitara. A narkotyki? I narkotyki. Wszystko, co wydaje dźwięk, jest instrumentem, ale patrzysz na instrumenty dzieciaków z zespołu, na ich klarnety czy trąbki i wszystkie są beznadziejne. Ale gitara i perkusja są dużo fajniejsze. Może rzecz w tym, że szkolna orkiestra jest nudna, nie instrumenty. Trąbka jest naprawdę spoko. Przykładowo taki Miles Davis albo Louis Armstrong. Co za wspaniały świat. No dobra, może tu chodzi o ludzi. Dzieciaki z zespołu jak Stacy i Laura sprawiają, że wszystko wydaje się nudne. Słyszałaś, że Marco musi pocałować ją w przedstawieniu? Kogo? Laurę Ford. Cudownie. Jak mają to zrobić? Pocałunki w przedstawieniach nic nie znaczą. Założę się, że nigdy nikogo nie całowała. Co wystawiają w tym roku? Wiem, że nazywa się Czarownice z Salem. Przedstawienia zawsze są o takich rzeczach. Czarownice z Salem Patricka Millera są genialne. Skąd ty tyle wiesz? Może coś zagrasz, Jackson? Pewnie, ale nie jestem bardzo dobry. Właśnie, że jest. Chciałabym umieć grać na gitarze. Umiem grać na pianinie. Naprawdę? Zupełnie o tym zapomniałam. Chodziłam na zajęcia przez 6 lat. Dobrze ci szło. Nie miałabym czasu na naukę. My gramy w piłkę i nadal mamy czas się uczyć. Zdajesz bez nauki. Jesteś inteligentny i irytujący. A ja? Jesteś beznadziejnym przypadkiem. Co mam zagrać? To, co zagrałeś mi wczoraj. Niech będzie.
Urocze. Sam napisałeś? Nie, to Simon i Garfunkel. Klasyka. Dobra robota. Ktoś chce coś do picia? Ja. To samo? Poproszę. Zmieniłaś zdanie co do przyszłego roku? Co? Zostajesz przy fryzjerstwie, czy zamierzasz być paleontologiem? O czym ty mówisz? Więc kiedy Dave... Co to jest paleontolog? Badają ludziom stopy. Kretyn. Masz jakąś decyzję do podjęcia? Złożyłam dokumenty na studia marketingowe, na które chcę iść, ale dostałam ofertę praktyk fryzjerskich. Ktoś mi kiedyś powiedział, żebym rzucił monetą. Rzucasz i jeśli dobrze się z tym czujesz, wiesz, że to właściwa decyzja. Jeśli nie, wiesz, że druga opcja jest właściwa. Dobry pomysł. Mam 50-centówkę. Nie chcę rzucać teraz. Jest naprawdę fajnie. Też mi ciebie tu brakuje, Kimi. Nie, wszystko u niego w porządku. Ciężko powiedzieć, o czym myśli, ale mieszka ze współlokatorami. Nie brzmi to źle. Byłoby super mieszkać z przyjaciółmi. A ty jak myślisz? W sumie racja. Teraz to już bez znaczenia. Muszę do nich wracać. Zobaczymy się w niedzielę. Kocham cię. Co? Brzmi jak naprawdę ładne ciasto. Dużo czereśni. Borówek? Tak, przepraszam. Idę, do usłyszenia. Nie może uwierzyć, że został elektrykiem. I jako elektryk dba, żeby wyłączać wszystkie światła. Ze swoim wiernym psem u boku idzie do pokoju, nikogo nie ma, wchodzi, staje na środku, a pies, który zawsze dotrzymuje mu kroku, czeka obwąchując drzwi. Nieważne co robił, pies nie chciał wejść do środka. Cholera, co się stało? Nic, to koniec. To ma sens, że duch nawiedzałby stare więzienie. Duch jest często widywany w starych więzieniach i porzuconych basenach. Gdy się znudzi, nawiedza dawne kochanki. Ta historia przydarzyła się mojemu współlokatorowi Adamowi. Zarzeka się, że to musiał być duch. Zajmuje się sztuką uliczną, jest cały w tatuażach. W mieście jest tyle sztuki i kreatywności. Nienawidzę sztuki. Znudziłam się. Idziemy popływać? Pewnie, czemu nie? Nie ma mowy, zamarznę. Nie bądź mięczakiem. Nic z tego. A wy? Podziękujemy, ale bawcie się dobrze. Będziemy. Masz kąpielówki? Coś się znajdzie. Tak szczerze, lubi mnie czy nie? Nie wiem, stary, wyluzuj. Czemu miałaby na ciebie nie polecieć? Dzięki. Powinniśmy robić to częściej. Czasami wolę coś takiego od dużych imprez. Powinienem częściej namawiać rodziców na wyjazdy. Namów ich, żeby obchodzili rocznicę 4 razy do roku. Genialny pomysł. Umiesz zrobić salto? Przodem czy tyłem? Przodem. Nie. Tyłem? Też nie. Jak leci? Dobrze w nich wyglądasz. Czerwony ci pasuje. Skakuj, kowboju. Życzę wam dobrej zabawy. Ja idę po piwo. Weź jedno dla mnie. Kurde, jaka zimna. Mnie się podoba. Mi też.
Dave, ma ktoś ochotę na drinka? Nie, dzięki. Może później. Jasne. Lubię twojego brata. Jest świetny. Nie wiem, co bym bez niego zrobiła. Jaka jest jego dziewczyna? Super. Dobrze się dobrali. Jest naprawdę ładna. Ty jesteś naprawdę ładna. Ty też. Co jest? Nic. No powiedz. Znamy się dopiero od 7 tygodni i myślę, że widzę wszystko inaczej. Wiesz, o co mi chodzi? Zdecydowanie. Myślałam ostatnio, że zamiast iść na lokalną uczelnię, mogłabym wyjechać na studia do miasta. Kocham to miejsce. Dorastałam tutaj, ale chciałabym zobaczyć coś więcej. Sprawiasz, że to widzę. Cieszę się, że mam na ciebie taki wpływ. Każdy powinien móc robić to, co chce. Nie znam drugiej takiej osoby jak ty. Jesteś moją muzą. Sara chce zagrać w jakąś grę i podobno każdy musi mieć drinka. Jasne, przyniesiesz moje piwa? Pewnie, chcesz coś, Misz? Na ganku stoi butelka wódki. Robi się. Myślisz, że rodzice zauważą, że zniknęła? Pewnie, że nie. Mają ją od szkoły średniej. Dzięki. Myślisz, że też kradli alkohol od swoich rodziców? Nie wiem, ale tata ukradł kiedyś bourbon ze sklepu. Co? Buntownik. Kiedy ci to powiedział? Kilka lat temu, nie pamiętam dokładnie. Ciężko wyobrazić go sobie robiącego to teraz. Brett, masz jakieś plotki? Nic specjalnego. Piłka, szkoła, piwo, imprezy, spotkania z Dave'em. A jak życie? Jesteś szczęśliwy? Zamieniłaś się w psychologa? A jak z pannami? Nie ma ich ostatnio. Szkoda. Nie wiedzą, co tracą. Nie znoszę pływać w bieliźnie. Nie może być za przyjemnie. No weź, musisz mieć choć jedną historię. No cóż. Tak? Obiecuję, że nikomu nie powiem. Obiecaj, że na pewno nie Dave'owi. Ukatrupiłby mnie. Ekscytujące, mówię serio. Obiecuję. Wiesz, że Jess Samuel miała 18 rok temu? Tak. Ja i Dave nudziliśmy się tamtego wieczora i uznaliśmy, że zobaczymy, co jest grane. Dave mocno się spił i całował się z Laurą Ford w ogrodzie. Niemożliwe. Było całkiem zabawnie. Jakim cudem to się stało? Zostali sami na dworze, poszedłem za nimi do środka na chwilę, ale dyskutowali o czymś. Po jakimś czasie zacząłem go szukać, ale nie mogłem go znaleźć. Poszedłem się wysikać za szopę. No wiesz. A tam Dave całuje się z Laurą. To jest zbyt dobre, żeby było prawdziwe. Wiesz, co jest najlepsze? Spotkali się potem parę razy. Dave nie chciał mi powiedzieć, ale wyciągnąłem to z niego. Czułem, że coś się święci po tej imprezie. Co masz na myśli, mówiąc, że się spotykali?
Brzmiało, jakby naprawdę się dogadywali. Nie widziałam, żeby kiedykolwiek ze sobą rozmawiali. Mało kto wie. To nie w jego stylu, by mieć taki sekret. Wiem. Założę się, że jest w nim kompletnie zabujana. Zdradzisz mi teraz swój sekret? Jest zimno, powinniśmy iść w coś zagrać. Idziesz? Pewnie. Nazywa się Nigdy Przedtem. Kojarzę ją. Dziewczyny z pracy mi o niej powiedziały. Brzmiała świetnie. Podobno każdy student w to gra. Załóżmy, że jeśli powiem, nigdy nie byłam w szkole, wszyscy musicie wypić, bo wszyscy byliście. I potem Dave mówi, nigdy nie zjadł mnie niedźwiedź. W tym wypadku nie pije nikt. Chyba nie łapiesz zasad. Czyli musimy powiedzieć coś, co zrobiliśmy, czy nie? Nie ma znaczenia. Ważne jest, że jeśli to zrobiłeś, pijesz. Ja zacznę. Nigdy nie poraził mnie pastuch elektryczny. Muszę pić za każdym razem, kiedy mnie poraził? Nigdy nie wymiotowałem po alkoholu. Niezła jest ta gra. Nigdy nie zwinąłem nic ze stołówki. Kiedy to było? W 8 klasie. Jak bandyci zwinęliśmy 2 pudła Marsów. Powiedziałeś mi, że wygrałeś je w konkursie ortograficznym. Nie wiem, czy to tutaj organizują. Byłam taka naiwna jako dziecko. Wierzyłam we wszystko, co mi mówił. Pamiętasz, kiedy ci mówiłem, że są urodziny mamy? Tak się zdenerwowała, że nie kupiła jej prezentu. Całe popołudnie piekła jej ciasto. Kiedy mama wróciła, krzyknęła jej w twarz wszystkiego najlepszego. Jesteś przeurocza, Mish. Pominęliśmy moją kolejkę. Nigdy nie zrobiłam komuś ręcznego na imprezie, ani nikt nie zrobił mnie. Jesteście obrzydliwi. Ciężko to przebić. Nigdy nie całowałem się z nikim ze zgromadzonych na tej imprezie. Biedny Brett. Nigdy nie biegałem nago. Co my robimy w takim razie? Trzeba się dziś wybrać. Pewnie, czemu nie? Najpierw będę potrzebowała kilku mocniejszych. Trzymam cię za słowo. Twoja kolej. Nigdy nie zauroczyłam się w nauczycielu. O, tak. Wskoczyłabym na pana Monero bez mrugnięcia okiem. Pana Monero? Zdecydowanie. Co? Jest stary, dojrzały i wyrafinowany, i przystojny. Jest typem faceta, który umie gotować. Pewnie żyje sam w dużym domu pełnym starych książek. Podobno jest żonaty i ma syna w naszym wieku. Pewnie ma siwe włosy jak ojciec. Ktoś jest zazdrosny. Nie jestem. Dawaj, twoja kolej. Nigdy nie uprawiałem seksu poza łóżkiem. Dajesz, Sara, opowiedz nam swoją historię. Jest ich kilka. No dobra, a najdziwniejsza? Skład kostiumów w budynku teatru. Z kim? Nie z panem Monero? Nie, z takim Jonathanem. Z Jonathanem Gardnerem? Z nim. Pracowałem z nim, nic mi nie wspominał. W czasie zajęć? Podwójne nauki przyrodnicze. Skąd się znacie? Poznaliśmy się na imprezie, gadaliśmy i spotykaliśmy się od czasu do czasu. Wpadliśmy na siebie podczas przerwy i było to coś w stylu, myślisz o tym samym, co ja? Zdumiewające. Było naprawdę spoko. Potrafi naśladować akcenty jak nikt inny. Jęczał po szkocku? Mają tam najlepsze ciuchy. Oldschoolowe sukienki, kolorowe garnitury. Wróciłabym i zabrała kilka rzeczy, zanim skończymy szkołę. Zabierzesz mojego blaszanego drwana? Chciałbym go odzyskać. Ty też wypiłeś Jackson, co nie? Tak, ale to nic ciekawego. Powiedz chociaż gdzie. W autokarze, nic ciekawego. Spoko, a ty, Dave? Nie, nic, tylko stare, dobre łóżka. A ty, Brett? Nie piłem, tak samo jak Dave.
Nigdy nie fantazjowałam o małżeństwie z konkretną osobą. Ani jakby wyglądał taki zwyczajny dzień po powrocie z pracy albo dzień ślubu i co powiedziałabym w przemówieniu, ani w ogóle nie rozmyślałam o małżeństwie. Czyli ogólnie myśli o małżeństwie? Tak, ale coś bardziej w stylu fantazjowania, gdzie wyobrażasz sobie swoją przyszłość, gdzie wiesz, kim jest twoja żona lub mąż. Nie jest tak, że każdy fantazjuje o przyszłości w pewien sposób? Takie myśli przychodzą same. Nie oznacza, że naprawdę tak chcę, ale myślałem, jakby to było, gdybyśmy z kim zamieszkali razem. Kiedy widzę mamę i tatę w kuchni z herbatą na koniec dnia, dziwnie się czuję, myśląc, że kiedyś będę to ja. Nigdy się nie zastanawiałeś? Kiedy myślę o przyszłości, jest bardzo niewyraźna i ulotna. Myślałem o konkretnych rzeczach, jak spadochroniarstwie czy mieszkaniu w chatce nad rzeką przez rok, ale nie o konkretnym celu. Staram się żyć chwilą. Czy to nie dziwne, że kiedy poznajesz kogoś nowego, ten ktoś może stać się najważniejszą osobą w twoim życiu? Gdyby tata nie zatrzymał się na poboczu, pomóc przyjaciółce mamy tamtej nocy, wszystko mogłoby potoczyć się inaczej. Pewnie, gdyby tata nie wiedział, jak zmienić oponę, naszej dwójki by tutaj nie było. Ale gdyby twój tata nie wiedział, jak zmienić oponę, nie byłby twoim tatą. Głębokie przemyślenia, Brett. Masz rację. Dla wszechświata dzień, w którym ich tata nauczył się zmieniać oponę, niczym nie różnił się od dnia, w którym się urodzili. Z różnicą 10 minut. Najważniejsze momenty naszego życia mogły się już wydarzyć, a my jeszcze nie zdajemy sobie z tego sprawy. Myślę, że sami wybieramy nasze najważniejsze momenty. Wszechświata nic to nie obchodzi. Nie ustawia wszystkiego dla jednego momentu zmieniania opon. I cały ten misterny plan jest tworzony przez każdego z nas z tego, co ma pod ręką. Nie mamy z góry narzuconego celu, ale nikt nie wie na pewno. Nie uważasz, że niektóre wydarzenia nie mogą być przypadkowe? Nie miałeś kiedyś déjà vu albo uczucia, że musisz być w konkretnym miejscu? To od ciebie zależy, jak na to patrzysz. Jeśli świat bez przypadków sprawia, że lepiej go rozumiesz i jesteś szczęśliwsza, to dobrze. Ale Albert Camus opisuje świat jako absurdalny, bo on nie ma sensu. Nie dostaliśmy instrukcji, co mamy zrobić z naszym życiem, ale powiedział, że powinniśmy to zaakceptować i dobrze się bawić, mimo naszej bezcelowości. Czyli jesteśmy absolutnie wolni. Totalnie. Dużo czytasz Kami? Tylko trochę. Moja anglistka uważała, że spodobałoby mi się. Powinnaś, mogę ci kilka pożyczyć. Miałem kiedyś sen. Nie był o moim ślubie, ale o ślubie Dave'a i Kim na łódce. Musiałem wygłosić przemówienie drużby, ale jedyne, co wyszło z moich ust, to wycie. Dobra, moja kolej? Nigdy nie dałem rady zdjąć dziewczynie stanika jedną ręką. Mówisz serio? Są dla mnie zbyt skomplikowane. Bzdury, to tylko małe zapięcie. Dobra, daj spróbować. Pewnie. Wygląda na to, że potrzebujesz poćwiczyć. No i masz. Musisz wypić. Nigdy się nie modliłem. Modliłeś? Do nikogo i niczego. Ja tak, kiedy Emma była w szpitalu. Jej siostra. Miała mieć operację, siedziałam w poczekalni, beżowe ściany, sztuczne kwiaty w każdej pustej przestrzeni. Wszystkie magazyny miały co najmniej 2 lata. Pewnie nikogo nie było. Mama poszła do łazienki, w kącie płakał jakiś staruszek, a ja chciałam być tam z nią i jakoś pomóc. I pomyślałam, walić to, zacznę się modlić. Zamknęłam oczy i poprosiłam, żeby wszystko było z nią w porządku. I było? Pewnie. Widziałeś mnie z nią ostatnio, nie pamiętasz? No tak. Myślisz, że modlitwa pomogła? Zdecydowanie. Następnego dnia, kiedy mogłyśmy ją zobaczyć, nie spałyśmy całą noc. Kiedy ją przytuliłam, czułam, że jeszcze coś było tam z nami.
Próbowałam wytłumaczyć to mamie w drodze do domu. Bóg cię wspierał. Nie modliłam się konkretnie do Niego, tylko do Wszechświata, do czegokolwiek, co chciałoby mnie wysłuchać. To naprawdę wyjątkowe. Więc to nie musi być konkretnie do Boga? Zdecydowanie nie. Nie byłam pewna. Chyba w takim razie się modliłam. Zamykałam mocno oczy i miałam nadzieję, że coś się wydarzy. Co takiego? Różne rzeczy, przeważnie kiedy byłam młodsza. Kiedyś z rodzicami chodziłem do kościoła co tydzień. Nieźle. Było w miarę. Kiedy miałem 15 lat, rodzice powiedzieli, że to ode mnie zależy, czy chcę chodzić dalej, czy nie. Poszedłem z nimi kilka razy, ale potem przestałem. Życie to jedna decyzja podjęta za drugą, a jedyna osoba, która je podejmuje, to ty. Niektóre rzeczy, o których mówisz, nie mają sensu. Twoja kolej, Misz. Nigdy nie wierzyłam w wieku 16 lat, że dinozaury nadal istnieją. Ale istnieją, prawda? Nie na wolności, ale jakiś park w Stanach trzyma jakieś na wybiegach. Nie T-Rexy, tak powiedział pan Matthews. Ty tak serio? Rozmawialiśmy o tym, powiedział nam, że krokodyle to potomkowie dinozaurów. No tak, ale co z tym parkiem? Nie mam pojęcia, o jaki park ci chodzi. Nie myślisz o Parku Jurajskim? Nieważne, moja kolej. Nigdy nie wślizgnąłem się do klubu nocnego, kiedy byłem niepełnoletni. Robi się zimno. Idziemy do środka? Fajna gra, Sara. Czekajcie, mam jeszcze jedno. Nigdy się z nikim nie umawiałam i nie trzymałam tego w sekrecie. O co chodzi? Ty, dupku. Wymknęło mi się. Co się dzieje? Dobra, to było na początku roku. Brett i ja poszliśmy na 18 Jess Samuel. Chyba znam jej siostrę. Możliwe. Napiłem się i pocałowałem Laurę Ford. Kto to jest? Dziewczyna z naszego rocznika. Spoko. Lubi rysować i takie tam. Jest bardzo miła, ale ciężko się z nią przyjaźnić. Jest trochę dziwna, ale to chyba, jeśli nie znasz jej za dobrze. Wiesz, o co mi chodzi? To mało powiedziane. Jest czubem i nie ma przyjaciół. Nie jest aż taka zła. Atrakcyjna nie jest, to na pewno. Stąpasz po cienkim lodzie. Jest ładniejsza od dziewczyny, którą ty całowałeś na tamtej imprezie. Z nikim się wtedy nie całowałem. Niezły obrazek nam namalowałeś. Potrafię ją sobie wyobrazić. Krótkie brązowe włosy w sukience w kotki. Dzięki. Jest fajna, tylko trochę inna. Dziękuję. Jeśli by się trochę poznała, jest naprawdę interesująca i fajnie się z nią gada. O dziwo, ma naprawdę dobre poczucie humoru. Mam wrażenie, że po prostu nikt nie chce dać jej szansy, bo wszyscy z naszego rocznika są dupkami. To paradoks jajka i kury. Ludzie dokuczają jej, bo jest tą osobą. Jak Louis Zagman? Dokładnie jak Louis Zagman. Ludzie się ich czepiają, bo są tym typem ludzi, którym inni dokuczają. Czują się dziwnie, więc zachowują się dziwnie i tweedy dokuczają im jeszcze bardziej. Wnikliwa analiza. Wszyscy jesteśmy dupkami. Wracając, fajnie się z nią rozmawiało. Oboje byliśmy trochę pijani i skończyliśmy sam na sam. I uznaliśmy, czemu nie. I wiecie co? Wcale tego nie żałuję. Z tego, co powiedział Brett, widziałeś ją więcej niż raz. Dwa albo trzy po imprezie. I potem z tobą zerwała? Jakby Laura zerwała z Dave'em. Zamknij się. Byliście ze sobą, a ty mi nic nie powiedziałeś? Nie byliśmy parą, tylko... Chcesz opowiedzieć tę historię za mnie? Ty się z nią umawiałeś? Może powinieneś się z kimś wreszcie umówić, zamiast rozpowiadać moje sekrety i starać dobrać się Sarze do majtek, co jest żałosne i nigdy się nie wydarzy.
Dave, odpuść trochę. Kogo to obchodzi, z kim jestem? Dobra, rozumiem. Wyszliśmy ze sobą kilka razy. Jakieś pytania? Powinniśmy iść do środka? Poczekaj, co tu jest? Jest w jednej z nich. Mamy pomidory, szynkę i ser. Świetnie. Co myślisz o Jacksonie? Lubię go coraz bardziej. Wygląda na szczęśliwą. Pierwsza miłość. Jak długo pociągną? Nie mam pojęcia, naprawdę go lubi. Może wezmą ślub. Jak długo ty i Kim jesteście razem? Prawie pół roku. Naprawdę? Czas szybko leci. Nie nudzisz się? Nie, to chyba tylko ty. Myślisz, że weźmiecie ślub? Nie mam pojęcia. Czasami powie coś o naszym ślubie, kogo byśmy zaprosili i takie tam. Kiedyś nawet zaczęła mówić o wożeniu dzieci na trening piłki i przebieraniu ich w urocze dziecięce ubranka. Nie boję się tego, wtedy naprawdę zaczyna się życie, co nie? Ale na pewno nie w najbliższym czasie. Chcę być drużbą. Musisz najpierw zagrać w kamień, papier, nożyce z Brettem. Nawet po tym, co się stało na zewnątrz, nie myślałam, że będziesz chciał z nim rozmawiać. Powinienem? Spokojnie. To tylko małe nieporozumienie. Jeśli się teraz pogodzicie, do rana zapomnicie, że to się kiedykolwiek wydarzyło. Dzięki. Myślę, że Dave zapomni o dzisiejszej nocy. Za upojenia alkoholem. Idę go przeprosić. Powodzenia. Masz miękkie serce. Wspaniały gość. Świetnie sobie poradzi. Jestem pijana. Też jestem pijany. Tobą. Może miałeś rację. Mówiłem ci, jestem królem tostów. Są dobre. Będziemy mieli trochę przypalonych tostów. Ja poproszę średnio wysmażone. Wezmę tę dobrze wysmażoną kanapkę i udam się w drogę. Cześć. Słuchaj, Brett. Przepraszam za to, co powiedziałem. Poniosło mnie, nie chciałem tego powiedzieć. Też przyszedłem cię przeprosić. Miałem, zanim mi przerwałeś. Wszystko między nami dobrze? Pewnie. Sara ma talent do wyciągania ze mnie rzeczy. Nie wiem, dlaczego to powiedziałem. Nie przejmuj się. Ma dar przekonywania facetów i o tym wie. Stary, ona ma na moim punkcie obsesję. Sara? Laura, kretynie. Sara ma obsesję na twoim punkcie. Naprawdę? Nie. Przykro mi, stary. O czym ty mówisz? Często do mnie pisze. Trochę to dziwne. Pisze mi, że za mną tęskni. Kilka dni temu wysłała mi zdjęcie nóg, miejsca, gdzie widzieliśmy się kilka razy. Przeważnie pisze mi o tym, co u niej, albo wysyła rysunki. Jak często? Co kilka dni. Trochę mnie to przeraża. Kilka tygodni temu podrzuciła mi kasetę z muzyką. Nie płytę, kasetę. Nie mam odtwarzacza kaset. Ty masz? Nie wierzę, że mi nie powiedziałeś. Ona jest walnięta.
Musisz jej powiedzieć, żeby dała ci spokój. Próbowałem ją ignorować, ale to trudne. To nic takiego, nadal jesteśmy przyjaciółmi. To szaleństwo, ale kiedy podchodzę do niej w szkole, pomacham albo powiem cześć, odwraca się i udaje, że nie istnieje. Chcesz mi powiedzieć, że od zeszłego roku piszę do ciebie co kilka dni? Tak, ale to normalne wśród znajomych. Czasami jest to trochę... nieważne. To nic takiego. Siły amerykańskie, skincie głowy. Już się pogodziliście? Dzięki, chłopaki, uwielbiam tosty. Nauczyć cię? Nie, dzięki. Zagrajmy w kalambury. Żartujesz, prawda? Jestem w drużynie Jacksona. Co? Musisz być szybsza, Mitch. Dobra. Mogę sędziować? Tak jak gdy rodzice w to grają? Musisz spisać wszystkie sugestie. Potrzebujesz kapelusza, długopisu i papieru. Lecisz, Brecki, prawda czy wyzwanie? Serio? Prawda czy wyzwanie? Wyzwanie. Wyzywam cię, żebyś dopił resztę drinka Michelle. Co tu jest? Wódka i sok pomarańczowy, ale nie za dużo. Co ty nie powiesz? To jest trujące. Słabeusz. No weź. Nic z tego, ty to zrób. Pewnie. Skoro mamy cieszyć się z bycia delikwentami, póki możemy. Dobra, Brett, jesteś w mojej drużynie. Pobijemy tych łajdaków. Ja pierwsza. Czas start. Dajesz. Grzyb, muchomor, trawa, insekt. Czekaj, już wiem. Jeść, kanapka, jedzenie, burger. Cheeseburger, hamburger. Jeden punkt dla Sary i Jacka. Kto następny? Brett zgłasza się na ochotnika. Co do cholery? Start. No dobra. Ryba, robak. Robak rybny. Jak się nazywa? Węgorz elektryczny. No weź. Dave, jesteś obrzydliwy. Seks? Pchanie? Pieprzenie? Kochanie się? 10 sekund. Nie mogę zrobić nic więcej. Koniec. Nieźle, Brett. Co to było? Pozycja na misjonarza. To nie fair. Dobra, Jackson, pokaż im, jak to się robi. Wszystko w porządku? Nie wiem. Czas start. Włosy, brawo. Oto profesjonalny aktor. Za każdym wielkim mężczyzną jest jeszcze większa kobieta. Pozwól, że ci zademonstruję. Dobra, Mish, start. Co? Musisz to zrobić, nawet jeśli nie wiesz, co to jest. Ale to nic nie znaczy. Co tam jest napisane? Byłeś kiedyś w Stanach? Co tam jeszcze jest, Dave? Jupiter, kilka widelców. Drużyna Hawthorne Hawks. Jak je zagrać? Żółć i brąz. Zrób to. Hawthorne Hawks. Brawo. Louis Zagman. Kompilować? Co to znaczy, Mish? Nie ma takiego słowa. Dave doszedł do momentu, gdzie nawet jego szare komórki przestały funkcjonować. Czekam na jutrzejsze wybory. Chciałabym móc głosować. Na kogo byś głosowała? Nie mam pojęcia. I prawidłowo. Kto pisze do Dave'a o tej godzinie?
To słabe. Powinniśmy napisać do kogoś z jego telefonu. Dobry pomysł, pisz i wysyłaj. Do kogo? Do jego mamy. To też moja mama. No tak. Co jeśli napiszemy do twojej mamy? Co? Napiszemy do twojej. Tu jest numer Lory. Wiem dokładnie, co powinniśmy napisać. Nie mamowy. Nie wiem, czy powinnaś. Dave cię zabije. Dobra, myślę o czasie, który spędziliśmy razem. Jesteś piękna. Całuski. Tak. Nie jest złe, to komplement. Sara, nie wysyłaj tego. Wysłane. To niedorzeczne. Co to? To ona. Co napisała? Czy to żart? Serio? Tak, pyta, czy to żart. Brzmi, jakby miała nadzieję, że to nie żart. Musimy wysłać coś jeszcze. Mówisz poważnie? Pomóż mi go napisać, to świetna zabawa. Co powinniśmy napisać? Napisz, że to nie żart. Dobra. To nie żart, strasznie cię pragnę. Nie mogę uwierzyć, że zmarnowaliśmy ostatnie 12 miesięcy. Nie ma mowy, całkiem nieźle, powinnaś doprecyzować. Co ty na to? Doskonale. Jackson? To za daleko. Sara, proszę przestań. Poszło. To od niej. Pośpiesz się. O nie. Wszystko w porządku? Ona tu jedzie. Co? Pisze, że zaraz przyjedzie. Ona wie, gdzie mieszkamy? Założę się, że tak. Napisz jej, że to żart i tyle, problem rozwiązany. Jesteś pewien? Musimy coś zrobić, żeby tu nie przyjechała. Daj mi to. Załatwione. Co napisałeś? Nie bądź głupia, pewnie, że żartuję. Niepotrzebnie ją obraziłaś. Nie podoba mi się to. Już po wszystkim. Jest naprawdę miła. Fryzjerstwo, orzeł. Więc marketing. Co do cholery? Nie wierzę, że zadzwoniła. Jest chętna. Nie ma mowy. Skąd ma ten numer? To pewnie mama. Pewnie, bo mamy dzwonią o pierwszej w nocy. Dzień dobry, dodzwoniłeś się do Mary, Petera, Dave'a lub Michelle. Nie możemy odebrać, proszę zostaw wiadomość. Dave, tu Laura, proszę odbierz. Dave, odbierz. Ta dziewczyna jest walnięta. Naprawdę żartowałeś? Po prostu odbierz, Dave. Cześć, tu Dave. Tak, tu Dave. Jak się masz? Wybacz, jestem pijany. Zapomnij, że cokolwiek powiedziałem. Cały czas myślę o tobie jako o przyjaciółce. To moja mama. Tak, piję z nią cały czas. Do zobaczenia w szkole.
kiss you on your pretty mouth. Make it toast and never growing old. And I'm so by that look you gave me, dancing like you wanna take me home. And that's alright for a night, for tonight. And we sweat together, the fool became the beggar. And it's for all the better that I leave you. I'm so young, I'm so goddamn young. 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 I'm so young. Jak się wszyscy mają? Dobrze. To było piękne. Ktoś dzwonił? Telemarketerzy. Zadzwonią o każdej godzinie, co nie? Pójdę sprawdzić, czy ogień wygasł. Iść z tobą? Pewnie. Gasić ogień, jasne. Idę spać. Dobrej nocy, kocha się. Dobranoc, słodki książę. Cześć. Hej. Jak się czujesz? Dobrze, a ty? Przepraszam za to. Myślałam, że będzie więcej ludzi. Ciężko poznawać wszystkich moich znajomych jednocześnie. Nie przejmuj się, było świetnie. Naprawdę? Tak. Serio? Serio. Każda noc, kiedy cię widzę, jest wspaniała. Ciężko mi uwierzyć, jak to jest proste. Co jest proste? Bycie z tobą. Zawsze myślałam, że będę się denerwować. Denerwować czym? Sama nie wiem. Byciem. Nami. Co to znaczy? Nie denerwujesz się na myśl bycia z kimś. Blisko? Tak. I nawet seksu, chyba. Myślałem, że chcesz zaczekać. Chyba już nie chcę. Serio? Tak. Nie dziś, ale tak. Dobrze. Jak się masz, Brecki? Dobrze, a ty? Świeżo, jak podmuch wiatru. Tak? Tak. Dziwnie by było, gdybyśmy leżeli tu razem nago? Czemu nie?
O co chodziło z gwiazdami? Co? Ten artykuł, który czytałeś. Pisali w nim, że gwiazdy to tak naprawdę... Co za noc. Lepsza niż duża impreza. Bez dwóch zdań. Nie mogę się doczekać, kiedy nie będziemy musieli widzieć połowy szkoły w każdy weekend. Dave był zabawny. Od dawna nie spotkaliśmy się sami bez Kim. Uwielbiam pijanego Dave'a. Byłem mocno zadłużony w Kim w zeszłym roku. Wiem. Co? Żartujesz sobie? Wszyscy wiedzieli. To było oczywiste. Jak to, a ona wiedziała? Nie wiem, pewnie tak. Śmiałeś się ze wszystkich żartów, ale powiedzmy sobie szczerze, nie jest zbyt zabawna. Lubiłeś wszystkie zespoły, o których wspominała, nawet jeśli nigdy o nich nie słyszałeś. Drażniłeś się z nią, ale jak nawet delikatnie zrobiło się jej przykro, skomlałeś jak skarcony piesek. Dotykałeś jej przy każdej okazji. Dobra, kumam. Nie mogłeś oderwać od niej wzroku. Zresztą nie tylko ty. Każdy facet taki jest. Wszyscy jesteście oczywiści. Więc co robię nie tak? Skoro jestem równie oczywisty co Dave, czemu ja nie mogę znaleźć dziewczyny? Znajdziesz, nie przejmuj się. Nie umiem z nimi gadać. Umiesz, robisz to teraz. Najwyraźniej. Nie różnimy się aż tak bardzo. Wyluzuj się i przestań zastanawiać się, czy jej się podobasz, czy nie, Brecki. Rozmawiaj i bądź sobą. Wtedy prędzej czy później cię polubi. Myślisz? Tak. I pamiętaj, żeby słuchać. To takie proste, ale większość facetów wyłącza się podczas rozmowy. Jakby rozmyślali nad następnym posunięciem, zamiast nad tym, o czym rozmawiacie. Przepraszam, powtórzysz? Jesteś fajny, Brett. Potrzeba ci trochę wiary w siebie. Wszystko w porządku? Pewnie. Chyba odrzucę jutro propozycję stażu. Serio? Chyba tak. Grubo. Czyli wyjeżdżasz na studia? Tak, będzie dużo ciężej, ale naprawdę tego chcę. Czyli wyprowadzasz się do Melbourne. Następny pokonany żołnierz. Na to wychodzi. Korki, zanieczyszczenie, garnitury. Oto nadchodzę. Może zamieszkam z Jacksonem. Ma jeszcze jeden wolny pokój? Pewnie, że nie. Nie mam pojęcia, gdzie będę mieszkać. Połowa 12 klasy się tak przeprowadza co rok. Większość z nich ma więcej kasy niż ja. Będzie ciężko znaleźć dobrą pracę w mieście, ale jakoś dam radę. Jeśli ktoś może to zrobić, to jesteś to ty. Dzięki, Brett. Będę za wami tęsknić. Chcesz drinka? Pewnie. Piwo. Dzięki. Piwo. Dzięki.
To świetny pomysł. Żółty piasek, niebieska woda. Na wybrzeżu albo w Hiszpanii. Ale tak. Świetnie to brzmi. Doskonały pomysł. Tak. Przepraszam, po prostu jestem trochę pijany. Jest późno. Czemu nie śpisz? Ała. Tak, przepraszam. Coś dobrego? Wszystko w porządku? Co ty tu robisz? Ja, Laura, szmat czasu. Chcesz mnie przyprawić o zawał? Bo prawie ci się udało. Laura, czy ty... Jest głęboka. Chodź, musimy to opatrzeć. Musimy to zatamować. Mocno krwawi. Jesteś pewien, że ktoś nie powinien się zająć tobą? Słabo wyglądasz. Prawda. Gruba impreza. Coś w tym stylu. Ale tylko kilkoro z nas. Dobrze cię widzieć. Wiesz, że wystarczyło zapukać. Całkiem nieźle wyglądasz. O co ci chodzi? Cholera, Dave. Posłuchaj mnie, bo to poważne. Słucham cię, Laura, o co chodzi? Nie mogę wytrzymać faktu, że to wszystko mnie omija, Dave. Wszyscy powtarzają nam, że to najlepsze lata naszego życia. Nasi nauczyciele, rodzice. Mój tata dał mi dzisiaj wino. Nawet moi rodzice rozumieją i ludzie tacy jak twoi przyjaciele. Ludzie, idźcie stąd. Którzy uwielbiają przypominać mi na każdym kroku, jak bardzo jestem żałosna. Jakim jestem wyrzutkiem, jaka jestem okropna. Ja nawet nie wiem, co im zrobiłam. O czym ty mówisz? A to nawet nie najgorsza rzecz. Czekam, aż to wszystko minie. W szkole, w domu. Czekam, aż to wszystko się skończy. Wszystkie śmiechy, głupie kawały, wyjście do kina, SMS-owanie, staczanie się ze wzgórz, gry w butelkę. Nikt już nie gra w butelkę. A skąd ja mam to wiedzieć? Wiem tylko, że gdyby ktoś dał mi szansę, mogłabym być nastolatką. Mogłabym żyć. Laura, słuchaj. Spędzaliśmy ze sobą trochę czasu, nic wielkiego. Nie robiliśmy nic specjalnego, naprawdę. Nie wiem, jak to jest, ale wiem, że o to chodzi, kiedy się jest w naszym wieku. I to jest wyjątkowe, ekscytujące i magiczne, że spędzimy resztę naszego życia napędzani przez dzikość tych lat. Słuchaj, może przyjdziesz na następną imprezę, jeśli tego chcesz. Ale tak jak mówiłem, to nic wielkiego. Zgłupiałeś, czy jaja sobie robisz? Żeby ty i twoi przyjaciele mogli się ze mnie śmiać? Nawet mnie tu nie było. Tylko siedzieliśmy i gadaliśmy o tym, jak bardzo nam się nudzi. Nie wiem, o jaką wolność ci chodzi, Laura, i jej nie widzę. Nie robimy nic oprócz picia kilku drinków i czekania, aż nasze życie naprawdę się zacznie. O tym właśnie mówię, Dave. Picie kilku drinków, trzymanie się za ręce z ludźmi, z którymi jesteś blisko, to brzmi dla mnie jak idealny moment w życiu.
Słuchaj, nie wiem o co chodzi, ale martwię się o ciebie. To dziwne, że zjawiasz się znikąd. Nie przeszkadza mi to. Trochę przeszkadza mi zbite okno, ale co się dzieje? Musisz iść i próbować rzeczy. Wyluzować się. Uważam, że jesteś naprawdę spoko. Wcale tak nie myślisz. Właśnie, że tak. Inni też się o tym przekonają, po prostu nie są zbyt inteligentni. Musisz uwierzyć w siebie. Wiem, że ludzie dają ci w kość, ale może trawa jest zieleńsza po twojej stronie ulicy i tak naprawdę wspaniale spędzasz swoje nastoletnie lata, tylko po prostu w inny sposób. Trawa zieleńsza? Za chwilę będziemy dorośli, zbyt przeciążeni przez życie, by wznieść się w powietrze. Chcę wiedzieć, jak to jest, zanim to się stanie. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Możesz mnie przytulić jeszcze raz? Czuję, jakby to był nastoletni moment. Nie wiem. Myślę, że naprawdę będziemy się cieszyć, kiedy cały ten nastoletni chaos się skończy. Serio, jesteśmy prawie dorośli. Już dobrze, wszystko będzie dobrze. Wiem, że wszystko wydaje się teraz do dupy, ale w przyszłości spojrzysz na nie z fascynacją. Nieważne, jakie te lata były. Sprawiły, że jesteś tym, kim jesteś. Dzięki. To prawda. Przebrniesz przez to i wszystko będzie dobrze. Mam wrażenie, że szybko się odnajdziesz. Wszystko zmienia się cały czas. Może coś niesamowitego jest tuż za rogiem, coś magicznego i ekscytującego, i na to zasługujesz. Nikt nie powinien przeoczyć tych lat. Co z czekaniem, aż zacznie się prawdziwe życie? Nie zdajesz sobie sprawy, jak wyjątkowy jesteś.